Dzień Ziemi, wielkie święto Ziemi, teraz w roku 22 kwietnia. Obchodzimy na świecie Dzień Ziemi, to wspaniała okazja, aby pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla swojej planety, aby była zdrowa, piękna i czysta. Czasem wystarczy dokręcić kran, gasić niepotrzebną żarówkę, odnieść do neutralizacji zużyte baterie, aby Ziemia poczuła się zadbana. To od nas zależy jej wygląd za 10 czy za 100 lat. Co to jest ekologia? Ekologia to nauka, jak dbać o środowisko i jak postępować, aby była piękna, zdrowa i tylko nam służyła. Ekologiczny świat, testujący śmieci, może dodać lat dzieciom naszych dzieci. Na koniec dnia swoje trzy może w na 7 i na 8.
600 milionów lat. Ciężar blisko 6 miliardów milionów ton. Obwód wzdłuż równika 40 091 km. Odległość od powierzchni do środka 6400 km. Temperatura w środku 5000 stopni Celsjusza. Co kryje wnętrze Ziemi? Geolodzy, czyli uczeni badający Ziemię, odkryli trzy główne jej warstwy. Skorupę zbudowaną ze skał, płaszcz złożony z lepkiej lawy, znajdujący się pod skorupą i mający grubość 2800 km oraz jądro składające się z metali, niklu i żelaza. Jądro dzieli się na część płynną i stałą, a jego temperatura sięga kilku tysięcy stopni Celsjusza. Cześć! Jak miło Cię zobaczyć. Czy zastanawiasz się czasem, jak nasza planeta Ziemia wyglądała w środku? Jeżeli tak, to świetnie! Ziemia, widziana z kosmosu, wydaje się być niebieska. Jak myślisz, dlaczego? Dziwię się tak, ponieważ większość jej powierzchni pokrywa woda. Wydaje się również, że Ziemia jest okrągła jak piłka. Jednak wcale tak nie jest. Ziemia jest odrobinę spłaszczona na dole i na górze, a na środku trochę się wybrzusza, czyli jest w kształcie elipsy. No dobrze, ale jak Ziemia wygląda w środku? Ziemia składa się z kilku warstw różnych skał i metali. Niektóre warstwy są szarne, a niektóre tak bardzo gorące, że stopiło się na gęstą substancję, przypominającą pysznego kleistego slajma. To jest skorupa ziemska, czyli skalna warstwa pod twoimi stopami. Skorupa ziemska rozciąga się także po dnach najgłębszych oceanów. To jest płaszcz ziemi, czyli gruba warstwa skał. Jest tak gorąca, że część z nich się roztopiła. W samym środku Ziemi jest bardzo gorąco. Znajduje się tu jądro Ziemi. Jądro Ziemi składa się z metali, głównie żelaza i niklu i ma dwie części. Jedną płynną, a drugą stałą i twardą. Jądro Ziemi jest jeszcze mało zbadane, ale ma kluczowe znaczenie dla życia na naszej planecie. Badaniem wnętrza Ziemi zajmuje się geolog. To właśnie geolodzy odkrywają historię naszej planety przez badanie jej poszczególnych warstw. Kołyskę Ziemi zasypiamy, drogę do marzeń otwieramy. Zjednoczonej rosy się będzie, czego nie było jutro będzie. Czystość otoczenia. Śmieci jest coraz więcej i więcej. Niektóre z nich nie ulegają naturalnemu rozkładowi w przyrodzie. Zagrażają ludzkiemu zdrowiu i środowisku. Coraz więcej z nich plastikowych butelek, aluminiowych folii. Większość śmieci może być podobnie przetworzona i wykorzystana przez przemysł. Należy je tylko odpowiednio segregować. Na przykład papier, szkło, plastik, złom. Planeta zmian. Odkąd powstała Ziemia, wciąż się zmienia. Zmiany następują bardzo powoli. Ale przecież widać już gołym okiem, że nie ma na Ziemi dinozaurów, które żyły tu przed ponad 150 milionów lat. Dzisiaj największym bogactwem Ziemi są ludzie, a wśród nich Ty. Pomyśl o tym. Baby.
biegają na dwór dzieci. Bez zabawa się nie kręci, bo to wszędzie śmieci. Śmieciu precz, ludzie precz, ład, porządek, dobra rzecz. Śmieciu precz, ludzie precz, ład, porządek, rzecz. Papierek od cukierka, a po soku jest butelka. Ludzie puszka po napoju i butelko może to jest. Śmieciu precz, ludzie precz, ład, porządek, dobra rzecz. Śmieciu precz, ludzie precz, ład, dobra rzecz. Do śmietnika, bałaganie ludzie znikaj. Śmieciu precz, ludzie precz, ład, porządek, dobra rzecz. Śmieciu precz, ludzie precz, ład, dobra rzecz. Segregacja i recykling. Chyba każdy z nas wie, czym są odpady. Są to śmieci, których chcemy się pozbyć, więc wyrzucamy je do kosza. Jednak musimy pamiętać, że część z tych śmieci może zostać ponownie wykorzystanych. Segregacja śmieci ma na celu ułatwienie oddzielenia odpadów, które możemy odzyskać, czyli możemy je wykorzystać ponownie po odpowiedniej obróbce, od tych, które nie nadają się do ponownego użytku i będą podlegać składowaniu na wysypisku. Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. Nieposegregowane śmieci zalegają na ogromnych składowiskach. Śmieci, które nie zostały wyrzucone do kosza, a wyrzucone na dworze, na przykład w lesie czy na plaży, są bardzo niebezpieczne dla zwierząt. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy zawsze wrzucali śmieci do kosza. Jeżeli są pojemniki do segregacji, to w zależności od rodzaju odpadu wrzucają go do odpowiedniego pojemnika. Na szkło, papier, tworzywo sztuczne i metal lub odpady zmieszane. Najczęściej spotykane kontenery na śmieci to zielony na szkło lub dodatkowo jeszcze biały na szkło wyłącznie bezbarwny, do których wrzucam butelki po napojach i słoiki po żywności oraz szklane opakowania po kosmetyka. Kosz niebieski na papier, do którego wrzucamy papier, karton, tekturę, gazety, zeszyty, książki, worki papierowe. Kontener żółty na metale i tworzywa sztuczne, do którego wrzucamy plastikowe opakowania po artykułach spożywczych, odkręcone i zgniecione plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku, sokach, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, plastikowe torby, puszki po konserwach, zakrętki od słoików. Kontener brązowy na odpady biodegradowalne, do którego wrzucamy odpadki warzywne i owocowe, w tym ogierki, resztki jedzenia bez kości, gałęzie drzew i krzewu, skoszoną trawę, liście, niezaimpregnowane drewno. Kosz czarny na odpady zmieszane, do którego wrzucamy to, czego nie można wyselekcjonować z pozostałych pojemników na odpady, np. artykuły higieniczne, kości, popiół. Dodatkowo trzeba pamiętać, że odpady takie jak zepsuty sprzęt elektroniczny, żarówki, zużyte baterie czy opakowania po lekach
należy wyrzucać tylko do wyznaczonych na ten cel koszy lub oddawać do punktów odbioru tych odpadów. W ten sposób posegregowane odpady można poddać recyklingowi. Recykling to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty, na przykład z makulatury. Jak postępuje przyjaciel Ziemi? Segreguje śmieć przed wyrzuceniem. Nie łamie gałęzi drzew i krzewów. Unika kupowania produktów w plastikowych opakowaniach. Nie pozwala, aby kapała woda z kranu. Wyłącza światło, gdy ostatni wychodzi z pokoju. Nie wyrzuca papieru, tylko oddaje go na makulaturę. Nie zaśmieca ulicy ani trawników. Kupuje produkty ekologiczne. Ekologia, słowo znane, w całym świecie powtarzane. Znaczy, by nie było śmieci i świat czysty miały dzieci. Kto chce chronić środowisko, musi o nim wiedzieć wszystko. Więc dlatego dziś się uczmy, jak najlepiej chronić je. Powiedzcie mi, jaką drugą nazwę ma nasza Ziemia? Widziana z kosmosu, podpowiem. Szymon? Błękitna planeta. Błękitna planeta, a dlaczego? Dwa razy padało to pojęcie, dlaczego błękitna? No właśnie. Drugie pytanie. Ile planet w Układzie Słonecznym się znajduje? Ile planet? Tu podniósł Paweł pierwszy rękę. Krzysiu pierwszy. Krzysiu tutaj. 9! Brawo! 9! Uwaga! Jest jeszcze będą dwa pytania. Uwaga! Która z kolei w Układzie Słonecznym jest Ziemia? O, Szymon tam podniósł pierwszy rękę. Trzecia. Zapraszam do Sienka. Uwaga! A co to takiego recykling? Sortowanie śmieci. Nie do Krzysiu. Nie, proszę, Damian! Przetwarzanie. Przetwarzanie. Krzysiu tu mówi dobrze. Przeciw Krzysiu. Damian też powiedział pierwsze słowo dobrze. Damian też, bo on mi dokończy wypowiedź. Dobrze, to wychowanie bronią Damiana, zapraszam Damiana. Papier.
Kuba, tam Szymon, Szymon. Niebieski, brawo! Niebieski! Ale już Szymon, proszę. Dziękujemy jeszcze raz klasie trzeciej i szóstej. Ja myślę, że to się brawa.